Cześć, witam na swoim kanale. Jak widzicie, znów przy pomidorach. Rosną coraz lepiej, już mają ładne rozmiary. O dziwo, pierwsze grono jest nieco mniejsze niż drugie, no ale nie ma tego złego, co by na dobre nie wyszło. Tak więc w tym filmie chcę wam powiedzieć wszystko o obrywaniu liści, czyli ile usuwamy naraz, kiedy, do którego momentu i jak to wygląda u mnie, jak ja to robię. Więc jeśli ten temat cię interesuje, to tradycyjnie pozostań, obejrzyj film do końca, zostaw łapkę. A teraz do tematu. Jak widzicie, w tym pomidorze pierwsze grono jest nieco mniejsze. To już ma ładniejsze, większe owoce. No ale to jest jeszcze, nie jest to, co powinno być. One powinny być jeszcze nieco większe. Spójrzcie, to są na dole małe. I załóżmy, że mamy już ładne, duże pomidorki, same takie. I zaczynamy myśleć o obrywaniu liści. Tak więc, pierwsza rzecz. Po ile usuwamy? Ogólnie ja usuwam maksymalnie 2, 3, a przeważnie usuwam po jednym pomidorze, po jednym takim liściu dziennie, jeśli chcę już sprowokować pomidory do dojrzewania. Dlaczego nie więcej? Lub w ogóle, które liście należy usuwać? Tak więc spójrzcie, tutaj mamy 3 liście. Jeden, tu jest drugi, tu jest trzeci, tu jest czwarty i nad czwartym mamy grono. I gdybyśmy chcieli już usuwać, to usuwamy tak, ten, ten i ten. Ten na razie zostawiamy, bo pamiętamy o zasadzie, że do 3 liści maksymalnie. Natomiast tutaj już mamy kolejne grono i na tym pomidorze będzie to lepiej widać. Gdybyśmy usunęli te 3, żeby odkryć to grono, żeby dostało światła, wiadomo, szybciej będzie rosło. To z kolei te liście, co są nad tym gronem, karmią te pomidory. Więc to, co jest nad tym gronem, to zostawiamy. Nie usuwamy tego, ponieważ te liście są potrzebne roślinie do wychowu, że tak powiem, do wzrostu tych pomidorów. Tu od razu to usuniemy. O. I czyli tak, te usuwamy. Tutaj nad pierwszym gronem, gdyby było to już duże, te zostawiamy na tą chwilę, ponieważ muszą te nam podrosnąć. Ogólnie co do terminu usuwania liści, no to tak jak mówiłem, jak pomidory osiągną właściwą wielkość, a nie zaczynają dojrzewać. Co do ilości, 2-3 maksymalnie. Ja usuwam, staram się usuwać po jednym, chociaż nieraz się zdarzy też usunąć więcej, ale to już w późniejszej fazie sezonu, żeby po prostu te pomidory, które mam na krzaku, mi wszystkie dojrzały. Co do temperatury czy pory dnia, nie ma to większego znaczenia, kiedy to robimy. Najważniejsze jest, że jak mamy już pomidorki większe, żebyśmy to zaczęli robić. Szybciej po prostu nam łatwiej te pomidory zaczną dojrzewać na krzaku. Dzięki temu, jak zaczniemy obrywać te, to znacznie więcej energii będzie przekierowane do tych. I tu mamy kolejne 2 grona. I te pomidory zaczną nam ładniej rosnąć, lepiej się rozwijać, lepiej będą się zapylać. I po prostu będziemy mieli o wiele większe plony. Tak więc dziękuję za obejrzenie tego odcinka i zachęcam do subskrypcji, do komentowania i do lajkowania. Na razie, cześć.